Prosty przyrząd do przenoszenia się w przestrzeni i czasie. Nie mogę zbić lustra, bo to nie moje. Bednarski mieszka we Włoszech od lat, świetnie sobie radzi. On żyje ze sztuki. To jest coś niezwykłego, prawda? Że potrafi utrzymać się ze sztuki, potrafi utrzymać rodzinę, potrafi normalnie żyć. Zachowuje coś, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo istotne, czyli takie przekonanie o swoim miejscu, swojej wartości. Spieszyłem się do szkoły z Federico i nie znalazłem roweru, tylko znalazłem koło na łańcuchu. Niby to w Rzymie jest normalna sprawa. Nie pierwszy raz mi ukradziono rower, ukradziono mi motor, samochód. Ale to takie jest nieprzyjemne, bo ci komplikuje życie. No. Taka. Ale pomyślałem sobie, dlaczego nie przechytrzy złodzieja i samemu przywłaszczy sobie tą sytuację, wiesz. Zrobić tego sztukę. Tu się poruszamy w świecie kina, znaczy, bo inspiracją jest oczywiście ten złodzieje rowerów Lady Cicletti. Powiedzmy, że to jest cud Mediolanie, też Zabatini, bo tam jeden i drugi film scenarzystą był Zabatini, genialny pisarz. Wiesz, to się osypuje. Zobacz, to się osypuje, ale pięknie. Zobacz. Anielski. Osypywali. Być aniołem. Teraz w rozkroku, ale takim przyjemnym rozkroku. Jedna stopa tutaj w Warszawie, druga w Rzymie, albo na odwrót. Jedna w Rzymie, druga w Warszawie. Mówię, tu mnie czasami boli, bo tutaj jak w szpagacie, ale no, odrobinę bólu. Tutaj przez te wiele lat, od momentu dyplomu do dzisiaj, Bednarski się niespecjalnie zmienił. On się oczywiście zmienił jako człowiek, co jest naturalne, ten proces dojrzewania, to wszystko jest zgoda, ale jako osobowość twórcza chyba
muszę powiedzieć, że Bednarski jest taki sam. Taki sam w momencie, kiedy zdawał na studia, kiedy Hansena wprawił w zakłopotanie, umieszczając poprzeczkę z kija od szczotki między drzwiami, pod którą komisja musiała przejść, jak i teraz, kiedy wraca właściwie do pewnych rzeczy manualnych. To jest artysta, który pracuje tematami, do których bardzo często wraca. Tak! Ja mam jego dyplom to był klasyczny portret w dodatku Marksa, w dodatku to było jeszcze za komuny, więc tutaj cała ta czapka polityczna jest dodatkowa, ale to był bardzo kompetentnie wykonany portret i nie kopia żadna. On przestudiował ileś wizerunków Marksa, łącznie z fotografiami. Nawet rozpisał taką zupełnie, no, powiedziałabym, profesjonalną kwerendę w muzeach Lenina, muzeach rewolucji, w Polsce, NRD szczególnie, w Związku Radzieckim. Jest dokumentacja odpowiedzi tych muzeów na jego pytania. Zgromadził dokumentację wizualną wszystkich pomników, wszystkich, no, na pewno nie wszystkich, ale bardzo wielu pomników stojących czy w wolnej przestrzeni, czy w muzeach właśnie takich kameralnych, wizerunków Marksa. I na tej podstawie zrobił własną syntezę, własny portret Marksa. Pierwotnie w dodatku ten Marks miał być wykuty w marmurze białym, stanęło na białym cemencie. I tak wyolbrzymiony, to znaczy w takiej pomnikowej skali ten łeb był otoczony małymi główkami wielkości naturalnej. Jakby od razu zaprzągł to swoje umiejętności techniczne i umiejętność zrobienia czegoś takiego do wykonania instalacji, co w 1978 roku jeszcze nie było takie oczywiste i nie było takie powszechne i nie było wręcz, no, kanoniczne, tak jak teraz. No, wtedy rzeźbiarz rzeźbił. Profesorowie czynili coś takiego, przyjęli to moje wybór tego tematu ze zdziwieniem, bo oni traktowali, a oni sami nie traktowali tego w kategoriach sztuki, tylko, wiesz, to traktowało się po prostu zarobkowo, był to skłon w stronę systemu i jakby i sposób po prostu na robienie kokosów na systemie. To dotyczyło głębszej sprawy, właściwie etyki zawodu rzeźbiarza. W tej chwili może takich pytań młodzi artyści sobie nie stawiają, ale dla mnie w tym momencie było to istotne. Istotne po prostu określić się wobec rzeczywistości, w której ja przyszło mi żyć. Z Marksem kolorowym to było tak, że rzeczywiście, no, to była też swego rodzaju prowokacja, bo on odlał ileś tam, kilkadziesiąt tych, krótko mówiąc, z dyplomu została mu chyba jedna ta gipsowa głowa jako matka dla tych multipli z plastiku. No i oczywiście to w różnych kolorach, tam były złote, srebrne, wszelkie kolory tęczy, czarne, matowe, błyszczące, przezroczyste być może też. W każdym razie to są takie zdjęcia z pracowni, takiej sieci uwieszone gdzieś u sufitu w kącie, takie całe paki tych Marksów. No i pokazał to w Rzymie w bardzo eleganckim sklepie Fendi. To był rok 98. To oczywiście wpisany jakiś program artystyczny, tam nie tylko on, to iluś tam artystów urządzało te witryny Fendi, no ale to było bardzo takie drastyczne, czy takie prowokacyjne właśnie wobec Włochów, którzy
mają te swoje wieczne złudzenia marksistowskie do tej pory, zdaje się. Więc u nich to prawdopodobnie było odczytane nie tak ze śmiechem, czy jako taki widz, nazwijmy to jak u nas, tylko jako być może dla niektórych ciężka prowokacja właśnie polityczna. A dla innych z kolei jako krytyka po prostu marksizmu. Każdy ma prawo interpretować mojego Marksa jak chce. Ja zostawiłem tą wieloznaczność. Jakby ja tylko prowokuję do zadania pewnych pytań, ale ja nie daję odpowiedzi na nie. Ja się chowam. I ja, mój Marks nie jest deklaratywny, ja nie robię z tego publicystyki. Mało tego, paradoksalnie on teraz zaczyna funkcjonować już w obrębie sztuki. Ja mu dałem drugie życie, czyli to jakby w tej chwili zaprzeczam sam swojemu pierwszemu gestowi. Znaczy pierwszy gest był przeciwko niemu, a teraz jakby on mnie używa i on sobie przedłużył życie. Ja się utożsamiam z samym sobą w tym, co robię. I to jest moment dojrzałości. To, że mogę utożsamić się z samym sobą. Ja nie potrafiłem długo tego zrobić. Ja mówiłem za Rembodem, ja to kto, to inny, jako młody człowiek. Potem mówiłem, jak to może być, że ja jestem kim innym. Ja jestem właśnie ja, ale dojść do tego, żeby sobie powiedzieć i że mieć śmiałość. Ojciec miał ambicje, tak. Miał ambicje zostać rzeźbiarzem, bo choćby, więc też choćby z racji tego, że jak po wojnie mógł wybrać dodatkowe studia w Krakowie, się jego armia zatrzymała, to poszedł do Dunikowskiego. Dunikowski wtedy wykładał tam. I przez rok studiował u Dunikowskiego. I zachowało się podanie, na którym prosił o zwolnienie z wojska, że chce kontynuować studia artystyczne. To podanie zostało przekreślone i napisane, jesteście nam potrzebni. Tutto ciò che intelligente, wszystko co było inteligentne, è già stato pensato, już było przemyślane. Bisogno solo tentare, trzeba tylko spróbować di ripensarlo di nuovo, czyli przemyśleć to od nowa. Getty, po włosku, to jest fragment reklamy butów włoskich. Umieściłem go tutaj, getę po włosku, ma bardzo mi odpowiada, nie po raz pierwszy. Używam myśli tak zaplątanej, że zapośredniczonej, która tak czystej i czegoś tak po prostu pigułka mądrości, która została przetrawiona i za przeproszeniem wysrana. Ale w tym jest wszystko. Właśnie to że jak pracuję, wydaje mi się, że coraz mniej mnie interesuje bycie oryginalnym. Te żurnale mody, w sensie, że jak teraz się bardzo dużo nałożyło pismo sztuce i młodzi zagubieni nie wiedzą, co ubrać, co robić, żeby... Ja już mogę na tyle się skoncentrować na sobie, na przykład w takim miejscu jak to mieszkanie, wracając przez moje dzieciństwo, wracając przez moje życie, jakby ku początkowi, z tego mam materiał, który mi pozwala po prostu takie pokłady, że jestem pewny, że mi by na dwa życia wystarczyło. Ja mam coraz większą świadomość upływu czasu
i chęć jakby spełnienia. Ze stanu wojennego, no to są Chiny, to jest Sfinks. Mają całą tę sferę takiej prywatności, banalności. Bednarski tym bardzo wcześnie się posłużył, bardzo świadomie sięgnął po ten obszar. To wtedy wywoływało zdziwienie, prawda? Bo jakby w takim paradygmacie modernistycznym, w którym dawało się umieścić, no jeszcze w latach 80. czy nawet 90. sztukę Bednarskiego, to nagle taka serwetka pod tymi graniastosłupami, ona burzyła ten porządek. Jest oczywiście jego dom rodzinny, bardzo istotny, i mama, babcia i mama, bardzo ważne kobiety w jego życiu. Mama, która była dla niego takim autentycznym oparciem, która, prawda, była osobą nigdy niewątpiącą i zawsze spolegliwą wobec różnych wariactw, prawda, które on wyczyniał w różnych momentach. Zrobił piękną pracę dla mamy, przedstawiając po prostu listy, które ona mu zostawiała na stole w kuchni. Tu był jadalny, tu był ten wielki stół, co stoi tam przesunięty, pokój jadalny. Oczywiście to były takie, pamiętam, dywan w geometrię taką arabski, bardzo ciekawe. Jako dziecko raczkując, pamiętam, te wzorki śledziłem. Sypialnia mojej mamy w pierwszym pokoju, tam gdzie ja w tej chwili sypiam. Tą szafę też mój z dziadkiem dzielnie robiłem. To jest koniec lat 50. Dziadek Jakobsze, ale się zmienił na Śląsku na Jarski, bo kazano, wrócił kiedyś obserany z Ubecji i powiedział, że już do pracy nie pójdzie, bo się już tak go się przestraszył tego wymuszania. I wtedy babcia się spytała, a Józek, co będziesz robił? I on wtedy wskazał na mnie, powiedział, zajmę się tym kretynem. I się zajął. Hop, hop.